wszystkim, tutaj Kukarzej. Wypatrzyłam ostatnio pod jeden z filmików małą dyskusję dotyczącą sklepikarzy z Howling Abbey. Tak więc, aby rozwiać Wasze wątpliwości dotyczące ich interakcji z innymi czempionami, postanowiłam zrobić o tym dzisiejszy odcinek. Sklepikarz po lewej stronie nazywa się Grejor, a ten po prawej, pustelnik, wujek Ezreala, to Light. My zaczniemy od Grejora i od jego rozmowy z Ash. Posiadasz broń zrodzonych z lodu, Ash. Używaj jej rozważnie. Czy to łuk Awarosy? Wiesz, co się z nią stało? Następna w kolejności jest Anivia. Witaj, Krio Feniksie. Anivio, jeżeli obserwatorzy powrócą, twoja pomoc będzie nam potrzebna. Przejdźmy teraz do Lisandry i Sejuani. W czyim imieniu przemawiasz? Obserwatorów czy zrodzonych z lodu? Krew zrodzonych z lodu jest w tobie silna, Sejuani. Zaprezentowałam wam tylko przykładowe teksty Grejora. Do tych postaci ma on ich z reguły po 2-3. Jednakże sklepikarz ma jeszcze kilku wybrańców. Między innymi Branda, Gragasa, Nami, której mówi, że skończyły się księżycowe kamienie, czy Nuny lub Olafa. Co ciekawe, ma osobne wypowiedzi do skórki Brolafa. Rozmawia również z Trudlem, którego przyzywa od śmierdzących troli, także z Tryndamerem, Udyrem i Woliberem. Zajmijmy się teraz Lightem i Bitskrankiem. Bob. Tak to się mówi? Przejdźmy teraz do kuzyna Ezreala. Może znajdziesz sobie prawdziwą pracę, Ezrealu. Pomóż mi w wykopaliskach. Gdy miałem tyle lat co ty, Ezrealu, byłem już profesorem. Przejdźmy teraz ponownie do Lisandry. Czy ty jesteś tą piaskową wiedźmą, o której tyle słyszałem? Super. Teraz chcę zbudować zamek. Możesz coś zrobić z tym lodem? Już i tak przemarzłem. Zakończmy naszą rozmowę na czepiący Waj. Waj, możesz wlać mojemu robotowi trochę oleju do głowy? Dogadujesz się z Caitlin, czy nie? Mogłabyś się zdecydować. Light przeprowadza jeszcze interakcje Sejuani i Ash, które nazywa następnymi królowami Freljordu, z Caitlin, przy której wspomina jej matkę naukowca, również z Heimendingerem, Jace'em i Orianną, której mówi, że jej ojciec to niezły gość, oraz z Ileanem. Na dzisiaj to już wszystko. Jak widać, mapa Howling Abyss wciąż nas zaskakuje i odkrywa nowe ciekawostki. Zachęcam Was do bliższego zaprzyjaźnienia się z pustelnikiem i wikingiem. Gorąco Was pozdrawiam, czekajcie na następne odcinki. Pa, pa!